Ну что ты будешь делать, что не делаешь? Ну что? Dobrze. To cóż, moi drodzy, ja będę starał się do was mówić pomału, tak żebyście mogli mnie zrozumieć i wyruszamy sobie z dzielnicy, poleciał kijek, tak? Z dzielnicy Nowej Rudy, która się nazywa Słupiec, do 1973 roku była to odrębna miejscowość, która nadaje się do budowy dróg, autostrad, czy też linii kolejowych i dlatego też ten taka ludność mieszana. I popatrzcie, to jest hałda pokopalniana, bo w Nowej Rudzie, podobnie jak w Słupcu, też była właśnie piękny wał ciągnący się z południowego wschodu na północny zachód. I tutaj na wprost taki szczyt, gdzie widać taki mały kikutek wystający, on się nazywa Kalenica i tam jest właśnie wieża widokowa. Teraz macie wzgórza włodzickie po lewej stronie się ciągnące, które są zbudowane z bardzo ciekawej skały. Skały, która ma taki czerwony Ludwikowice Kłodzkie. To jest kolejna wieś, już leży na terenie gminy Nowa Ruda. Wieś, która leży w, podobnie jak Nowa Ruda, w dolinie rzeki, która się nazywa Włodzica. W miejscu powstał, a właśnie ten czerwony piaskowiec był wykorzystywany przez tutejszych, o popatrzcie na te słupki. To są właśnie słupki wykonane z czerwonego piaskowca. Fundamenty wielu domów zbudowane są z czerwonego piaskowca, za chwilę angielicki, który, o tutaj kolejne fundamenty i takie ozdoby. To jest właśnie ten czerwony piaskowiec, z którego zbudowane są wzgórza, są kościół poewangelicki. Popatrzcie, jak ta skała wygląda, jaki ma kolor. Zapamiętajcie sobie jej wygląd. Z czerwonym piaskowcem, a po prawej stronie ciągnące się wzgórza wyrębińskie, które zbudowane są ze skały gnejsowej. Tego Marcina, należący do parafii w Ludwikowicach. Tutaj przebywają wasi pobratymcy, po części przez, na razie chyba po części pusty. No a tu jest taki cjonat, tu po prawej stronie jest tak falkę, to jest właśnie sokół. No jest przyjemne. Tak, tutaj najpierw pójdziemy sobie tym asfaltem do góry, a potem już taką. Gdzie? W Krakowie? W Krakowie pisałam. Tak? Wczoraj byłaś w Krakowie? Tak, tak, na Wawelu. Na Wawelu nawet? Tak. Ale to ukraińską? Ukraińską naturę. No, no. Ale jeszcze mam egzaminę w tamtym. Значит, у нас будет не один привал. Мама. Ты нам так дур. С дурами. А потом есть достаточно до водоконга. И до мешка. Потому что это наш живот. Да, не там работает насос. Tak samo było kiedyś, jak u nas były kopalnie.
Wcześniej, zaraz jeszcze wrócę. Z tej strony godzina, półtorej godziny marszu jest tam i ten szlak idzie razem teraz. Ми дійшли нарешті. Гляньте, яка сова. І маленькі совенята. Słuchajcie, teraz sikorki. Mam szale. Ja mam się ukałodzić. Koń, spokojnie. Idzie, ja ciebie słuchaj. A potem ja dziewiątkę. Tu zjeść można. Natomiast teraz górskie leżą, znajdujące się w Dzierżoniowie. Otóż za niemieckich czasów, w drugiej połowie XIX wieku, powstawały górskie towarzystwa. I nie było jednego sudeckiego, tylko na przykład odrębne towarzystwo powstało w Karkonoszach, tam gdzie śnieży. Nie ma! Вежа, на жаль, зараз закрита, вона на ремонті. Може, в неї ще на нього залізти? Можно я набрала наш? Красивая, конечно, и красивая очень. Не. Она как маяк выступала в свое время. Тут, чтобы ты понимала, малина по дороге, черника по дороге.